Witamy Państwa w poniedziałek, nowy tydzień wyzwań oczywiście przed nami. Tydzień znowu nietypowy, ogłoszony stan epidemii w naszym kraju. Nie ma uczniów biegnących, jak Państwo widzą, pustą ulicą Krakowską teraz do szkoły. Rok szkolny zawieszony, placówki oświatowe zamknięte, co najmniej do świąt Wielkiej Nocy. Przypomnę także ważna informacja dla rodziców, którzy mają dzieci w żłobkach. Także praca żłobków jest oczywiście zawieszona. Rodzice nie będą ponosić opłat za ten czas, kiedy dzieci w żłobkach nie będą. To ważna informacja ze strony Opola. Opole zresztą przygotowało pakiet akcji pomocowych nie tylko właśnie dla rodziców. A Opole szykuje nie tylko pomoc dla rodziców, ale także i dla przedsiębiorców. Szykowany jest specjalny pakiet, który pozwoli między innymi nie płacić za ten czas przestoju opolskim przedsiębiorcom, restauratorom, tym, którzy posiadają swoje własne firmy. Stąd specjalna sesja Rady Miasta, która odbędzie się w tym tygodniu i uwaga, nie odbędzie się ona w ratuszu, ale odbędzie się w centrum wystawienniczo-kongresowym. Tam radni wraz z prezydentem właśnie będą ten pakiet chcieli dla przedsiębiorców przygotować. Nie ma zatem w tej chwili uczniów na ulicach, nie ma rodziców. Drodzy Państwo, pamiętajmy, niech ten napis, który tutaj mi dzisiaj towarzyszy z akcją Zostańmy w domu, będzie w naszych głowach jak najdłużej. Niech ta Krakowska przynajmniej na razie pozostanie pusta, ale pewnie za jakiś czas to się zmieni. A to jest przecież nasze bezpieczeństwo, to jest przecież nasze zdrowie. Opole dołącza do tej akcji, Opole promuje tę akcję i wiemy i wierzymy w to, że Opolanie zachowują się również racjonalnie. A ponieważ jesteśmy stolicą polskiej piosenki, to przypominają sobie Państwo utwór Stachurskiego, który właśnie na deskach amfiteatru został wyśpiewany i który kochała także polska publiczność. Pamiętają Państwo te słowa? Zostańmy razem, zostańmy w domu, bym dodał. Zostańmy w domu. Taki nadszedł czas, ale on się kiedyś skończy. Miłego dnia Państwu życzymy.